Dobra, dzisiaj jeszcze taki filmik na temat takiego fajnego gadżetu dla mężczyzn, którzy na przykład wybierają się gdzieś w góry albo na jakiś survival. Bo jeżeli chodzi o survival w prawdziwym życiu, jak przyjdzie na niego czas, to warto posiadać coś takiego. Szedłem do sklepu. Postanowiłem, że sobie wpadnę do Lombardu i chciałem zobaczyć, po ile chodzą gierki na PS3. Zobaczyłem Killzone na trójkę za dwie dychy, ale niżej na półce leżało to. Jak tylko to zobaczyłem, od razu się zakochałem. I powiedziałem sobie, nie ma bata, muszę to kupić. Zgadnijcie, ile to kosztowało w Lombardzie. Dobra, nie przedłużajmy. 10 zł. Za 10 zł kupiłem ten fajny bajerek. A wiecie, czego mi brakowało bardzo? Tego otwieracza do. O, siedziałbym. Otwieracza do winka. Jest, tutaj jest. Wreszcie będę otwierał ze swoją dziewczyną wino bez problemu. Nie żartuję sobie. Pokażę wam coś, co 2 dni temu zrobiłem. Nie miałem właśnie jeszcze tego, żeby otworzyć taką butelkę. Wkręciłem śrubę i wyciągnąłem kombinerkami dopiero ten korek. A dzięki temu zobaczmy sobie, jak to wchodzi w ogóle. Nie, no. Teraz to ja mogę otwierać winiaki jeden po drugim. Żartuję sobie, zarąbiste. Nie no, jestem naprawdę tak kurde zadowolony z tego, że aż się muszę napić winka. Słodkie, słodziutkie. Dobra, zobaczmy jak to działa. Za 10 zł opłacało się. Tak więc najpierw zaczniemy od łyżki. Odblokowujemy. Mamy łyżkę. Możemy sobie jeść zupkę, czy tam zamieszać herbatę. Kurde, chciałem kiedyś wypaść na jakiś taki survival i poczuć naprawdę, co to znaczy przetrwanie. Z drugiej strony mamy widelec. Jesteśmy gdzieś na mieście. Możemy sobie jeść. Ukroić. Nie, naprawdę, to jest zarąbiste. Jaram się tym jak małe dziecko. I dopiero teraz jest taki motyw, że po otworzeniu łyżki i widelca możemy to rozdzielić, bo to się jeszcze rozdziela. Taki motyw jest na dwie części. Widzicie? Teraz są w komplecie łyżka i widelec. Czad. Naprawdę, to jest tak świetne i praktyczne. A chyba to jest 100% praktyczne. Prawdziwa zabawka dla prawdziwych mężczyzn. Możemy sobie otworzyć piweczko. To też jest fajne. Fajny motyw. Coś takiego. Jak już pokazywałem, winko otworzymy ze swoją dziewczyną bez problemu. Albo możemy użyć też do. Nic nie sugeruje. Też jest dobre. No i z tej strony mamy widelec, otwieranie piwka i korkociąg. Jeżeli chodzi o łyżkę, to na łyżce mamy tak. Nóż. Zawsze możemy sobie coś tam nożem obrać, na przykład jabłuszko.
Oskrobać, naostrzyć kija, dzidę. Kuźwa. Nic nie wiadomo, jakie będą w przyszłości czasy. No i tu mamy jeszcze jedno coś takiego, ale to najciężej się otwiera ze wszystkich. Nie wiem, do czego to o, służy. Może ktoś wie? Spróbuję zrobić trochę zbliżenia. Coś takiego. Nie, tak szczerze mówiąc, nie wiem, do czego to użyć. Jedynie, co mi przychodzi na myśl, taka najbardziej głupia rzecz, to to. Ale tak wiecie, o co mi chodzi. Naprawdę nie wiem, do czego to mógłbym tak użyć, do jakiegoś dziurawienia czegoś. No i mamy tutaj uchwyt, że możemy sobie przypiąć to do kluczy. Ja to usunę, to kółeczko, bo to kółeczko. Albo nie, może nawet nie będę usuwał. Nie powinno się zgubić, urwać. Za 10 zł. Nieraz można spotkać skarby w lombardach. Ludzie przynoszą swoje cenne rzeczy. Pieniędzy brak. I sprzedają, co popadnie. Ale to, że za 10 zł było, to myślę, że naprawdę była okazja. Chyba, że są takie na Allegro po 5. To wtedy się sfrajerowałem. Co myślicie o takim czymś? Fajne? Nie fajne? Dajcie znać w komentarzach, czy to jest fajne, czy nie. Bo ja się tym jaram. Albo czy macie jakieś swoje takie zabawki. Scyzoryki. Bo był też za 15, to zwyczajny scyzoryk. Ale to jest 100 razy bardziej praktyczna. I to było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Taki szybki filmik.